kurwa. Ale coś bije, chłopak. O kurwa, bije! O kurwa! O ja pierdol! Potrójny wirek, zasadzka i leży. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Nawet mi HP nic nie wziął. Zasadzka w plecy, 9K, pięknie. I oponent leży. No. Łapiemy go, potrójny wirek, zasadzka. 23 kg zasadzka, widzowie. O kurwa! To jest mury, bo ty nie masz 20, no. Cześć, ja jestem oczywiście BatonMetin2 i zapraszam was do kolejnego nowego odcinka. Oczywiście na starcie konkurs na smocze mety, czy osoby wygrają. Oczywiście SM-ki nadaje administrację na wasze konta. Wybierają to oczywiście tylko zostawienie suba na kanale, łapy w górę pod tym filmem oraz komentarz zawierający wasz nick z gry. Oczywiście wyniki będą podawane tutaj w tym teraz miejscu na ekranie, wam się wyświetlają. No i klasycznie 150 łap w górę pod tym odcinkiem i kolejny odcinek wpada o jeden dzień szybciej na kanał. Zapraszam serdecznie do odcinka, miłego oglądania. Piszemy, że jesteśmy gotowi, no i wlatujemy sobie w niego elegancko. Elegancko tutaj pod 18 smury, widzą? Co kurwa? Ja mam full ABS na magię, wiadomo, no nie mam wody, bo ciężko mieć na tym levelu, bo no, po prostu nie da się aktywować wody. Ale no kurwa, ile on bije? Ile on naprawdę bije? Ale piszemy dawaj re. No, nie spodziewałem się, że, w sensie no wiadomo, 96 level to jest mega przewaga. W samym eku, nawet nie mówię o alchemii, ale w samym eku mega przewaga, ale jeszcze raz spróbujmy sobie z Yoshi pechować, wziąć. Ja nie wiem, czy... aha, dobra, nie trafił chmury. Chmura trafiona, 8K. Potrójny wirek, zasadzka i leży. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Nawet mi HP nic nie wziął. Na początku nie wiem, co my zrobiliśmy. To była jakaś po prostu padaka. Dobra, walimy bizowi jeszcze raz. Tylko napiszę mu wyjść z PT, bo widać, że ziomek PT jest, a często lubią ludzie tak oszukiwać, że dają sobie HP albo wartość z PT, także uważajcie na ten myk. Dobra, wyszedł z PT elegancko. Dobra, piszę mu, czy jest gotowy. No i zastanawiam się, widzowie, jak tutaj zacząć. Dobra, pisał, że jest gotowy. Dobra, zaczynamy. O, ale tutaj nie, no żeby w krycie wchodzić, dagger na daggera, no nie, no. Widzowie, tak się nie robi, tak się po prostu nie robi. Zasadzka, braknie chyba. Oj kurwa, jeszcze szopyk jakiś otworzyłem. By to chuj jasny strzelił. Dobra, teraz pytanie. Jeśli on wejdzie w krycie, no to mam PvP przegrane i nie wiem, czy mnie dobił z chmury, czy nie było, w sensie nie było po prostu animacji. Pytam, ile zostało. Pytam, ile mu zostało. Na hita był. No, szkoda, że nie mieliśmy tej chmury jeszcze odnowionej. No ale wiadomo, nie mamy full ABS-u na sztylety. A nie chcę kolejnych odnów tutaj już wkładać postać. Póki co. Dobra, jeszcze raz sobie walniemy. Pytam, czy jest gotowy. Zróbmy tak, odejdziemy, chmurę pikniemy. No i kurwa, właśnie. On strasznie, naprawdę, strasznie dużo bije, ale to co się dziwić? Sztylety plus 9, zbroja plus 9. No to robi robotę. Ale dobra, można spróbować. Jest ogólnie szansa z nim. Ciężko, no bo wiadomo, bije swoje, no to zresztą, tak jak widzicie, 36 level versus 96. Ale spróbujemy. Dobra, chmura, 9K, zasadzka, nie siadła w plecy, ale leży. Dobra, mamy to, elegancko. Aczkolwiek nie jestem zadowolony z tego PvP. Medale mamy, jeszcze mam 13, dobra. Dobra, pisarz jest gotowy. Pięknie zapany pod hity. Pięknie, chmurka. 16K i nowe zasadki nie trzeba było klikać. No widzowie, pierwsza klasa. Powiem wam szczerze, lepiej by było ogólnie, jakby miał to wirujący sztylet na P niż tą zasadzkę. Tak szczerze mi się wydaje. To no robi też sztylet wirujący mega damage. Ale to jest to, o czym wam mówiłem na samym początku, jak tworzyliśmy tą postać, że no może być ten wirujący sztylet po prostu lepszy. No i zastanawiam się, czy by tu sobie nie cofnąć tego skilla. O ile się da w miarę to zrobić wygodnie, a chyba się niestety nie da. Dobra widzowie, dałem sobie jeszcze w międzyczasie te zęby orka, ogólnie całego biologa wliczając zęby orka. Wszystkie te początkowe kwiaty jakoś udało się w miarę sprawnie wydropić i oddać. No i chyba go nagroda. Szybkość ruchu plus 10%. Małż, katułki, jakieś egzorady, wozorków, zbroja na 42 poziom plus 6. Szkatułka 10 sztuk otworzymy i...
Najebał mi gówna. Zwój przywołania wodza orków, spoko. No to raczej się wszystko nie przyda. Także to wszystko mogę sobie śmiało wyjebać. No i dobra, mamy zrobioną misję. 10 szybkości ruchu. Myślę, że się przyda. Jak najbardziej. A zwój tego przywołania rzucimy tam komuś w M1. Czy tam szefem 1, to się chyba respić nie da. No to komuś zrespimy na Dolinie Orków. No ale widzowie, lecimy kolejny PvP, mianowicie teraz z BM-em. Oczywiście piszemy poty off. No i tak, myślę, że po dumki pójdziemy. Zbroja, magia, raczej ta sobie tutaj wleci. O, zdecydowanie będzie najlepsza. Dobra, tu wszystko na miecze mamy ubrane, dobra, fajnie. Medal zakładamy, odpalę PvP, tylko się ustawię tutaj, o, tak będzie lepiej zdecydowanie. Wody sobie odpalimy, dobra, hop, mamy chyba wszystko odpalone. Piszemy, czy ziomeczek gotowy, odpalamy zgodę. Dobra, jest gotowy, no to wjeżdżamy elegancko. Chmura, zasadzka plecy i ziomeczka nie ma. No. Ten BM troszkę jest zdecydowanie słabszy niż ten, z którym biliśmy się gdzieś tam na poprzednich klipach. No i dobra, widzowie, runda numer 2. Dobra, ktoś napisał, że jest gotowy. Sferka nie trafiona, elegancko. Bierzemy z smurką, 14k. Zasadzka w plecy, 9k, pięknie. I oponent leży. No, chyba tutaj nie ma odporności na magię w swoim... Chcecie do PvP. Przynajmniej tak mi się wydaje. Takie mam odczucia. Dobra, widzowie, jest kolejne wyzwanie, czyli WP 75 level. No i teraz tak, to by pasowało pewnie na miecze się ubrać w 100%. Dobra, wydaje mi się, że mam wszystko. Oczywiście piszemy poty off. Dobra, palimy sobie wody. Wszystko tutaj, co tylko jesteśmy w stanie ten level odpalić. Dobra, dajemy zgoda, pytamy, czy jest różna strzała lece i tak. Zobaczymy, jeśli zawodnik będzie wykuł do ekspad, to wiadomo. Dobra, G, no to jedziemy. No, faktycznie, tutaj zdecydowanie był zawodnik wykuł do ekspa, więc no raczej PvP, tutaj nie ma z nim sensu. Nie ma co ziomeczka upokarzać. Go, dobra, jedziemy widzowie. Hura, 15k, zasadka. No i zawodnik leży. Dobra, jedziemy widzowie, runda numer 2. Teraz zaczniemy sobie troszeczkę inaczej. No wiecie, zaczniemy sobie od wryjącego, żeby go fajnie... O, właśnie, żeby go tak fajnie złapać. I teraz chmurą dobijemy 15k, pięknie. Chodziło mi o to, żeby zrobić tylko ten potrójny wirek. Fajnie tutaj, oponenta. Planszy przenieść. W ogóle widzowie, patrzcie, tu gość mi podsyła FMS-a i mówi, że kaleka nie ma, bo patrzcie, jakiego ma w ogóle gość FMS-a. To jest kurwa, 58 średnie, 4 z ręki. Jeszcze 5 omlenia, 5 spowolnienia. Ty, dobry jest oponent. To jest drugi level, kurwa, z FMS-em 58 średnich. Szacun chuj tutaj na widzę. Dobra, widzowie, pamiętacie tego wojownika 95 level, Daer. Walimy teraz z nim rewanż, bo kiedyś byliśmy się na matowym rubinie z nim. Także teraz nie to, że Rubin jest znak, gdzieś tam wcześniej już wiadomo wymieniony. No to jeszcze mamy ten jeden skill więcej, także może to lepiej to w PvP będzie wyglądało, bez uciekania i tak dalej. Dobra, poty off. Dobra, G. Jedziemy widzowie. Zaczynamy oczywiście od chmury. Papiemy podwirek, aj podwirek mogę tutaj lepiej złapać. Wchodzimy do sadzka. Za 18, odkryta. Ale ta zasadka to konkretnie siadła. Wracimy widzowie, runda numer 2. Łapiemy go pod prawny wirek. Zasadka. 23k zasadka widzowie. Ula la la la. Ale tutaj pięknie podwirek zapany.
Cwaniak założył w rękę, a my tutaj elegancko wjechaliśmy z hitami, wirkiem potrójnym i nie ma ziomeczka. I nie wiem, czy nie wylogował, bo zniknął. Dobra, jednak widzowie nie wylogował. Widzę, że wrócił do miecza, także zakładamy zbroję oczywiście ABS-em na miecze. No i runda numer 3. Teraz już myślę, że zaczniemy sobie od chmury. Na spokojnie, on potem wjedzie z hitami. Dobra, GG. Zaczynamy sobie od chmury. O kurwa, chmura 24k. O kurwa, tutaj ty ładnie wjechał. Ładnie teraz wjechał, widzowie. Jakby nie chmura na krycie, to PvP byłoby przegrane. No, jemu kryć, my kryć siadł, jemu kryć siadł. Dobra, widzowie, runda numer 4, na razie 3-0 dla mnie. Zaczynamy od chmury znowu. Oj, kurwa, widzowie. Ciężko. Dobra, wjedziemy teraz sobie z hitami, odepniemy go. A, nie odepnąłem go. Nie, kurwa. Aj, 4-1. Nie, no zjebałem, bo go nie dopchnąłem, na wirek nie złapałem. Dobra, mamy 4-1. Dobra, tak zaczynamy tutaj teraz widzowie od chmury. Siada sobie chmura, wjeżdżamy sobie teraz za sadzka. On na ziemię leży, pięknie wirek. I opanem pokonany, pięknie, mamy 5-2. Bo na wirka, no to tak jak mówię, za mało czasu mam ogólnie w całym PPP. Tak, teraz jedziemy do sadzka i wirek na dobicie, pięknie. I opanem leży, i tak ma być. Dobra, 6-2 jest dla nas i lecimy widzowie. Kolejna runda tutaj z Bodziakiem. No Bodziak trudny oponent, jeśli chodzi o Dagera. Zaczynamy sobie, piękna chmurka. Łapiemy do sadzka. 20 poryka za zasadka, 23 kochawa za zasadka teraz. Ciul tam idę dropić. Dobra, dzięki oczywiście Daer. Chyba dobrze, że tam Daer, dzięki za PvP. No i jak widzicie widzowie, szybko. Jeden level, to jeden level różnicy. No i w sumie Rubin, no mieliśmy matowy, teraz jest znak. W sensie, w ostatni raz jak się z nim biliśmy, to był matowy, teraz jest znak, także no, szybko się zemściliśmy na oponencie. On wyłączył. Ty on kurwa... Co robisz go, ty na 30 levelu? Co robisz go, patrz. Ja pierdolę. To się nagrało. Kurwa, na kryt dzień chcę na paluchu siąść, wiesz? W ogóle. Ale zjebałem w chuj. Aj kurwa! Ale nie, kurwa, jest do rozjebania, tylko zjebałem teraz strasznie. Bo mi przeskoczył tym szybkim. Dobra, jedziemy. Dobra, chmura nie trafiona. 16k chmura, dziękujemy klientowi. 21, kurwa, 20 tam 300. No i tyle, nie ma klienta, dziękujemy. Leży, 125 level, ja pierdolę. Ready, dobra, ile ma HP? 21k, no to ale chyba nie ma jakiejś dopierdolonej. O kurwa! To jest mury, bo ty nie ma 20, no. Oj, lag jest, nie no, lag jest najgorzej. Dobra, leży. 20k z chmury, bo to bez kryta. Samej go HP. Lag był jeszcze raz, bez kitu, no. O kurwa. On ci nic nie bije, nie? On ci nic nie bije. O, setkowo. I tak go rozjebiesz. No, dobry cwaniaczek, setkowo, nie? Chłop setkował, kurwa, jej wpierdol dostał od 30, kurwa, 6 poziomu. No, no. Ja do tego ci powiem, że spałem rano, ale taki półprzytomny. No i mam go. Ale no, ma szansę ogólnie. Teraz zacznę inaczej. Zapyk od razu pod hity i go zmiotę, kurwa, wirkiem. A wirek na pierwszym punkcie też pojebany damage zdaje. O ja zdaje się oponent. I potem masz kurwa 40% frekwencji i nie NKL, kurwa, nie? To jest padna strzała, widzieliście to? Nie. Widziałem. O kurwa! No jest moc, jest. Dobra, ja gotowy. Zobaczymy. Tu oponent jeszcze na zwince jest.
Ile teraz jest jakiś 160? Czy mniej? No. Patrzcie teraz, nie ma silnego, to z nim zrobię, kurwa. No. Bo teraz już silnym chce się bić, robimy tak, pa. Bach, zasadzka w plecy, siadła za 6 stop, pięknie, chmura. Byś fajna, dla mnie fajna. Fajna, czy masz? Będzie chciał sprzedać. Dobra. G, ile ma HP? 20k, no to nie ma alchemii dojebanej. O kurwa. Ale coś bije, chłopak. O kurwa, bije! O kurwa! O ja pierdol! Ale ja bym perfekt. Druga runda, ja pierdol. Ale no blisko teraz było, kurwa. No, ci prawie najebał. Ale ty się chyba kryty posiadały, a mi totalnie nic. No wiesz, to nie ma co się dziwić, bo mam tarczę przygodową, bo ten założył tygrysa i tyle, nie? Patrz to taki unik, kupię, ciak, to zrobiłem. Czemu on unik wielka pierwszej jedno zamiast szarży napierdalać? Co, ty zajebał setę, zajebał setę i chuj. Co chuj, ty widziałeś kopę? Pal setę też i koniec. On to chyba faktycznie na tej marihuanie człowieku jest. Co? Crazy pills. To nie zdarzają się, nie? No swoje tak samo w szubę jak było na WPK, bo ja dungi robię, mi się nie wyrobiło na bossy. No to też ekstremy wlecieli do niego na kanał, na wolnym go wyjebali i chuj, nie? Przejęli sobie kanał. A setkę zajebał, widziałeś to? No cały czas setę napierdala, ty. Ty przechuj, wziął setę, a teraz by przypierdoli, bo ta setka wleciała. Ty pierdolę go, kurwa. No jeszcze berka. O, Natalek ma jak cię, Natalek obserwuje. Śmieć. Misklik. Znowu. No to gdzieś się wyrzuca z paska. Ty przechuj. Weź tego na tanka, jeszcze tam pierdolni w dupę. Ta runda to zdecydowanie teraz bym go rozjebał, tam zasadka już leciała. Dobra, ja to sobie zapalę i... Typa! Mosa klepnę. Typa? Co? Co to kurwa? No mam rację. Ty przechuj, patrz, bufa co zapalił, chłopie, patrz! Pa, walił je chłopie z bufem, człowieku! Ty, dobry agent. Walę... Będzie to ta, czy nie będzie? Wal setę. Nie mam kurwa setki już. O, teraz jest, klikłem, pa. Jaki frajer. Ty gościu, po co zapalił jeszcze autobufa, widziałeś to? Czekuj. Pa, lecimy chyba, kolejna runda. G. O, medal nowy. Poczekaj, panie, no, tak. Kurwa, patrz. Zajebał setkę. Zajebał. Nie zdąży kolejnej. Po co? Setkę kupię.